Jeśli ktoś zapyta Was o nazwisko najlepszego boksera w historii sportu w Tychach, odpowiadajcie bez wahania. Henryk Średnicki. Mistrz Europy i świata, walczył w barwach GKS-u Tychy w latach 1975-76. Oto jego krótka historia. W Tychach Średnicki otrzymał mieszkanie na jednym z osiedli i mógł spokojnie zabrać się za trenowanie boksu. Co tu dużo gadać? On był stworzony do tego sportu. To był taki polski Mike Tyson, tyle że o kilkadziesiąt kilogramów lżejszy. Podczas pojedynków w ringu zapędzał swoich rywali do narożnika i tam zasypywał ich seriami ciosów z obu rąk. Słabszy bokser nie wytrzymywał, poddawał się. Ci lepsi próbowali nawiązać z nim walkę, ale i tak górą zwykle był Średnicki. W 1977 roku we wschodnio-niemieckim Halle Henryk Średnicki osiągnął swój pierwszy wielki międzynarodowy sukces. Został amatorskim mistrzem Europy, wygrywając w finale z Bułgarem Georgijewem. Po raz drugi po Złoto Mistrzostwo Europy sięgnął dwa lata później w Kolonii, bijąc w finale silnego Rumuna Radu. Największy sukces osiągnął jednak Średnicki w 1978 roku w Belgradzie. Wtedy to sięgnął po tytuł Mistrza Świata Amatorów. To pierwszy i jedyny jak dotąd taki sukces polskiego pięściarza. W finałowym pojedynku Średnicki pokonał wtedy na punkty świetnego Kubańczyka Hektora Ramireza. Gdyby Średnicki urodził się przynajmniej 10 lat później, zostałby z pewnością zawodowcem i na profesjonalnych ringach zarobił kupę pieniędzy. Władze PRL-u mamiły go obietnicami zgody na profesjonalny kontrakt, pod jednym wszakże warunkiem – zdobycia medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie. Niestety, raz, że Średnicki nie był wtedy w najwyższej formie, dwa, trafił wtedy już w ćwierćfinale na bardzo mocnego pięściarza radzieckiego Mirośniczenkę, przegrał z nim na punkty i odpadł z turnieju. Średnicki boksował jeszcze przez kilka lat, ale już nie zbliżył się do wcześniejszych osiągnięć. Kilka razy widziałem Średnickiego na żywo w ringu, kilka razy miałem okazję z nim rozmawiać. Z biegiem czasu rosła w nim frustracja i rozgoryczenie. Nigdy nie zdobył medalu olimpijskiego, więc nie należała mu się specjalna emerytura. Imał się różnych sposobów na życie. Dorabiał jako trener młodzieży, trudnił się drobnym handlem, nawet nalewał piwo w barze. Pieniędzy mu niestety zaczęło brakować. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w 2016 roku. A my w Tychach pamiętajmy, że w naszym mieście nigdy nie było lepszego boksera niż on.